15 czerwca w Kętrzynie rozpoczęły się ogólnopolskie zawody najlepsi w Straży Granicznej. Przez 3 dni funkcjonariusze z całego kraju rywalizują o miano najlepszej jednostki. Pierwszego dnia na miejskim stadionie przy ulicy Bydgoskiej odbyły się takie konkurencje jak m.in. jazda rowerem, quadem oraz pojazdem terenowym. Zwycięzców rywalizacji poznamy 17 czerwca. Obszerna relacja w najbliższym wydaniu kętrzyńskiej telewizji kablowej.